Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Cary Gress Opcja Maryi Boża odpowiedź na kryzys cywilizacji przełożyła Dominika Krupińska. We współczesnym świecie panuje narastające poczucie niepokoju. Ludzie wszelkich przekonań politycznych i wyznań żywią obawę, że świat wymyka się spod kontroli. Już od jakiegoś czasu wielu ludzi prowadzi po cichu styl życia zgodny z coraz popularniejszymi zasadami: homesteading, prowadzenie całkiem samowystarczalnego gospodarstwa, off-grid, pełna niezależność energetyczna i prepping. Przygotowanie się do przetrwania każdego rodzaju zagrożenia. Lecz niespodziewanie okazuje się, że nad spakowaniem dobytku i przeprowadzką na wieś zastanawiają się także ci, którzy nigdy wcześniej nie rozważali tak radykalnego kroku. I jakkolwiek o atrakcyjności tej idei częściowo stanowi obietnica prostszego życia silniej związanego z ziemią, powietrzem i niebem, to jednak chodzi tu na pewno o coś więcej. Ludzie poszukują czegoś solidnego, konkretnego, wiarygodnego, bezpiecznego, zdrowego i pięknego. Nasza laicka kultura i koszmarne wiadomości w programach informacyjnych rodzą u wielu osób myśli, co powinniśmy zrobić. Jak powinniśmy żyć w obliczu takiego chaosu? W następstwie wydarzeń z 11 września 2001 roku, reporterka Wall Street Journal Peggy Newman przedstawiła głębszą refleksję, jaką u wielu ludzi zrodził ten tragiczny dzień. Jest teraz dużo cichych chwil. Zauważyliście to? dużo cichych zmian dużo cichych działań i cichych rozmów ludzie się zmieniają znam ludzi którzy przeżywają nawrócenie religijne lub przechodzą na inną religię oraz takich którzy w nowy sposób i z większą determinacją trwają przy tym co już posiadali i w co wierzyli niektórzy po cichu Zaakceptowali najbardziej mrożące krewy w żyłach myśli. Gdy w zeszłym tygodniu, mimochodem, zamieniłam na ulicy parę słów z pewnym znajomym, młodym człowiekiem, usłyszałam od niego: myślę o końcu amerykańskiego imperium. Przeszło mi przez głowę chłopcze czy wiesz, jakie znaczenie i jaką wagę mają twoje słowa? A potem pomyślałam: Tak. Wie o tym i myśli po cichu. Ten sam rodzaj cichych chwil ludzie przeżywają teraz, ale w pewien sposób stawka wydaje się wyższa, szczególnie w przypadku katolicyzmu. O wyśmiewaniu i dyskredytowaniu naszej wiary mówi się jako o ostatniej dopuszczalnej formie dyskryminacji. Żadna inna grupa nie trwa tak uparcie przy życiu, rodzinie i małżeństwie, czyli podstawach każdego dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Kościół i jego członkowie będą nadal ponosili cenę obrony najbardziej bezbronnych oraz stania na straży prawa zapisanego w naszych sercach. Opcja Benedykta. Nie żyjący już dziś profesor prawa. Charles Rice w ciągu swojej olśniewającej kariery zawodowej na wydziale prawa Uniwersytetu Notre Dame w latach 70., 80. i 90. często mawiał studentom, że antykoncepcja doprowadzi w końcu do uznania przez państwo małżeństw jednopłciowych. Powszechnie go wyśmiewano, że przesadza z katastroficznymi wizjami, a być może jest już na wpół szalony, ponieważ tak sądzono. Taka rzecz na pewno nigdy się nie wydarzy. Niestety, jego proroctwo spełniło się zaledwie kilka miesięcy po jego śmierci w lutym 2015 roku. Małżeństwa jednopłciowe zostały włączone do porządku prawnego USA w czerwcu tego samego roku wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie Obergefell kontra Hodges. Zapadłym przewagą tylko jednego głosu. Krótce po tym pamiętnym wyroku dziennikarz i pisarz Rod Dreyer zasugerował, że sprawa Obergefella jest oznaką kierunku, w jakim zmierza kultura. Stwierdził, że chrześcijanie powinni się zastanowić, jak reagować na prześladowanie religijne i rozpad społeczeństwa. Jego ostrzeżenie było jasne, jest źle i będzie jeszcze gorzej. Jak zachować wierność Bogu? W obliczu wyraźnego chaosu zastanawiał się Dreyer, kiedy Ameryka postchrześcijańska szybko przekształca się w Amerykę antychrześcijańską. Rod Dreyer wysunął własną propozycję sposobu życia w warunkach ciężkiego prześladowania, opcję Benedykta. Idea ta polegała na naśladowaniu Świętego Benedykta, żyjącego w latach 480 do 547 po Chrystusie, który w czasach upadku Rzymu Szukał schronienia najpierw jako pustelnik, a następnie pionier życia monastycznego. Benedykt wycofał się nie ze strachu, lecz z pragnienia, by do pogrążonego w chaosie świata wnieść chrześcijański porządek. Święty ten jest uważany nie tylko za ojca zachodniego monastycyzmu, lecz także za strażnika zabytków historii, z których wiele by zaginęło, gdyby nie ocalono ich w założonych przez niego klasztorach. Życie monastyczne, uporządkowane regułą św. Benedykta, stało się miejscem pociechy w świecie, który popadł w szaleństwo. Panowała w nim gościnność, duch ewangelizacji oraz wielkie miłosierdzie. Uregulowanie kwestii dóbr materialnych, stały rytm dnia, równowaga pracy i modlitwy ora et labora pozwoliły nie tylko na zachowanie, ale wręcz rozwinięcie cywilizacji w chwili, gdy po imperium. Pozostały tylko gruzy. Dzięki Ascezie, modlitwie, pracy i życiu we wspólnocie klasztory rodziły także świętych. I właśnie dzięki nim udało się podtrzymać cywilizację, a później doprowadzić do jej rozkwitu. Drejer proponuje chrześcijanom zastanowienie się nad tym modelem. Wystarczy żudoka na świat wokół nas, a wiele osób się zgodzi, że w słowach Drejera faktycznie coś jest. Kwestia małżeństw jednopłciowych nie jest w żadnym razie jedynym polem walki katolików w dziedzinie moralności. Tylko w Stanach Zjednoczonych wykonuje się ponad 3000 aborcji dziennie. Nadciąga ISIS. Rosja i Chiny pobrzękują szabelką, podejmując drastyczne działania wobec sąsiednich państw. Na granicach Europy i Ameryki panuje zamęt, a islamski terror. Próbuje się zwalczać za pomocą retoryki płytkiego sekularyzmu. Ta przyprawiająca o zawrót głowy lista każe się zastanawiać, jak to wszystko się skończy i pod jaką skałą moglibyśmy się ukryć, dopóki się to nie stanie. Czy wobec tej nadciągającej burzy prześladowań religijnych i rozkładu cywilizacji opcja Benedykta jest najlepszą możliwą drogą? Po tym, jak Dreyer zasugerował opcję Benedykta. Inni wysunęli kolejne propozycje: opcje Dawida, opcje Tolkiena, opcje Dominika, i tak dalej. Wszystkie one propagują w rozmaitych formach model oparty na świętym lub szlachetnym człowieku, który pomógł wypchnąć wahadło z beznadziejnego położenia w inną stronę ku bezpieczeństwu i lub rozwojowi cywilizacyjnemu. Niektóre z tych propozycji wymagają podróżowania, inne Określonego typu osobowości, kolejne szczególnego rodzaju powołania, a jeszcze inne są niedostępne dla dzieci czy ludzi lękliwych. Żadna jednak nie nadaje się do niemal powszechnego zastosowania przez wszystkich katolików. Książka ta nie ma na celu zanegowania opcji Benedykta ani też żadnej innej. Można o nich powiedzieć wspaniałe rzeczy. Być może istnieje wielu powołanych do życia zgodnie z jakąś postacią opcji Benedykta czy Dominika. To, co chcę zaproponować, może współistnieć z każdą inną opcją, zamiast ją zastępować. Celem tej książki jest ukazanie, że istnieje jeszcze coś bardziej zasadniczego, mocniejszego i powszechniejszego od tamtych opcji. Jest to oczywiście opcja Maryi. Chociaż pismo święte zawiera tylko sześć wypowiedzi Maryi, następne stulecia dowiodły, że jest ona jedną z największych potęg w historii. Jakkolwiek wielu ludzi uważa, że Maryja tylko nieznacznie przewyższa pozostałą wspólnotę świętych, jednak w rzeczywistości Daleko góruje ona nad wszystkimi innymi świętymi pod względem tożsamości i możliwości orędowania za nami. Jako pełna łaski, Maria jest kimś znacznie większym, niż my możemy być. A jednocześnie daje nam wzór, kim powinniśmy być. Coś? Co na początku było malutkie jak ziarnko gorczycy, wyrosło na jedną z najpotężniejszych sił na Ziemi. Wpływ Maryi jest uznawany nie tylko przez katolików, dostrzega go nawet świat świecki. W wydaniu z grudnia 2015 roku National Geographic ogłosił ją najpotężniejszą kobietą świata. A Time nazwał ją Najbardziej czczoną kobietą w historii. Czczą ją również muzułmanie ze względu na obecność w Koranie jej obszernej pochwały. I nie chodzi tylko o tytuł, gdyż w ciągu wieków Maryja dowiodła, że naprawdę jest najpotężniejszą kobietą świata. Obojętnie, czy chodzi o ewangelizację, o przezwyciężenie Herezji czy rozgromienie wrogów Kościoła, Maryja znajduje się w sercu każdego z tych działań. Jednak jako dobra matka wnosi również porządek, piękno i pokój wszędzie, dokąd tylko się ją zaprosi. Dostrzegamy je w strzelistych kształtach katedry w szartr, podniosłym pięknie piety Michała Anioła, czy delikatnym stylu Madonny z książką Botticellego. Opcja Maryi zawiera klucz do osobistej i społecznej przemiany, przy użyciu metod, jakimi nie może się posłużyć żaden inny święty, ani żaden szlachetny przewodnik, właśnie z tego powodu, kim ona jest Matką Bożą, naszą duchową Matką i doskonałym łącznikiem między niebem a ziemią. Opcja Maryi. Jest typem duchowego schronienia, w którym podejmujemy modlitwę różańcową i inne maryjne praktyki pobożnościowe, i zaczynamy iść za przewodem najpotężniejszej kobiety świata. Jest wiele powodów, dla których można przeoczyć moc i skuteczność Maryi, lub nie zdawać sobie z nich sprawy. Po prostu, zdaniem niektórych, różaniec wydaje się odpowiedni tylko dla osób o niskiej inteligencji, czy wypatrujących wizerunku Maryi na grzance lub tortilli. Dla innych, łagodna służebnica może nie pasować do współczesnego obrazu tego, czym powinny się zajmować silne kobiety. Być może trudno też im dostrzec, że odmawianie różańca prowadzi do rzeczywistej zmiany. U części ludzi przeszkodą do zaufania niebieskiej matce mogą być urazy psychiczne, jakich doznali w relacji z Matką Ziemską. Niezależnie od tego wszystkiego, na nasze własne nieszczęście zapominamy o tym, że z Maryją wiąże się długa i świetna historia ukazywania ludzkości wspaniałej potęgi jej miłości i wstawiennictwa istnieje jednak wielkie bogactwo informacji o Maryi, które można zaczerpnąć z Pisma Świętego i innych wiarygodnych źródeł, w tym 15 objawień zatwierdzonych przez Watykan, takich jak Guadalupe, Lourdes i Fatima, jak również pism wyniesionych na ołtarze świętych. Wszystkie te przeszkody utrudniające zrozumienie kim naprawdę jest Maryja hamują debatę o jej roli na przestrzeni dziejów, szczególnie poświęconą jej pomocy w dziele naszego zbawienia, znaczeniu w tworzeniu kultury oraz cudownemu wstawiennictwu w ciągu wieków. W refleksji nad Maryją łatwiej jest się zatrzymać na jednym wydarzeniu, takim jak bitwa pod Lepanto, czy jednym objawieniu, na przykład z Guadalupe, i nie zauważyć całej historii, która się za nimi kryje, oraz związków między tymi wydarzeniami. Maryja ma nadzwyczajne osiągnięcia, które stają się tym bardziej uderzające, im głębiej się w nie wnika. I właśnie tej wspaniałej historii w opcji Maryi chcemy się starannie przyjrzeć, ukazując wyraźnie nawet najmniej przygotowanemu czytelnikowi, że z Maryją naprawdę wiąże się coś, co żąda naszej uwagi. Życie zgodnie z opcją Maryi nie wymaga zmiany adresu zawodu ani narodowości. Wymaga natomiast głębokiego zanurzenia się w wierze, dzięki prowadzeniu życia sakramentalnego oraz uznaniu Maryi za duchową matkę. Sługa Boży arcybiskup Fulton Sheen wskazał, że rola Maryi zawsze polega na przygotowaniu nas dla Jezusa. Do naśladowania jej opcji konieczna jest duchowa dojrzałość, która wypływa jednak z dziecięcej ufności w jej wstawiennictwo, mądrość i miłość. Na pierwszy rzut oka opcja Maryi może się wydawać czymś prostym, być może zbyt prostym. Jedynym jej wymogiem jest relacja z Matką Bożą. Jednak Prostota nie jest równoznaczna z płytkością. Wiele rzeczy, które wydają się proste, może być potężnych, skutecznych i niespodziewanie głębokich. Podobnie jak czyste i spokojne jezioro, które, mimo pozorów, może kryć w sobie głębie. Miłość dziecka i matki cechuje się nadzwyczajną prostotą ale jest jedną z najsilniejszych więzi na Ziemi. O ile silniejsza będzie zatem miłość Matki, danej nam przez Jezusa u stóp Krzyża oraz jej dzieci. Łatwo sobie zapomnieć, że Maria nie tylko jest realną osobą, lecz także chętnie nam pomaga, pragnąc relacji głębokiej i owocnej z każdym z nas. Ona wie lepiej od kogokolwiek, jak wiele kosztowało jej syna nasze odkupienie, i nie chce widzieć tego daru roztrwonionego. Dlaczego opcja? Część osób zapyta ale czemu w ogóle potrzebujemy jakiejś opcji? Czy nie wystarczy po prostu być katolikiem? W każdym innym przypadku. Łącznie z opcją Benedykta odpowiedź brzmi tak, wystarczy być katolikiem przy założeniu, że regularnie uczęszcza się na mszę Świętą i do spowiedzi, kierując się nauczaniem Kościoła i ożywia duszę modlitwą. Jednak niestety czynią tak tylko nieliczni katolicy. Opcja Maryi jest czymś odrębnym, ponieważ Maryja nie jest po prostu taka sama, jak inni święci. Jest ona Szczególną drogą, którą Chrystus do nas przyszedł i nadal przychodzi, dzięki Trójcy Przenajświętszej, Matka Boża otrzymała niepowtarzalną rolę w historii zbawienia. Ukazuje to w swoich objawieniach, a wielu papieży i świętych oraz liczne dokumenty Kościoła powtarzają to wciąż od wieków. Święty papież Jan Paweł II. Wyjaśnił, że żyjemy w zupełnie wyjątkowych czasach i stajemy w obliczu walki nieznanej wcześniejszym pokoleniom. Powiedział: Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, aby szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji pomiędzy Kościołem a Antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. W obliczu tej walki musimy sięgnąć po wszelkie środki, jakie Jezus nam ofiarował, a zwłaszcza po pomoc Jego matki, która, jak każda dobra matka, wie, czego potrzebują jej dzieci jeszcze zanim one zdadzą sobie z tego sprawę. Opcja Maryi jest w istocie prostą ideą wcielaną w życie za pomocą prostych działań. Jedną z najtrudniejszych kwestii związanych z poznawaniem Maryi jest fakt, że duża część związanej z nią historii ma bardzo dawny rodowód wśród tych starożytnych podań uwidaczniają się intrygujące wzorce. Rzecz dotyczy zwykle jakiejś pokornej osoby, spracowanego rolnika, garstki dzieci czy niewykształconej dziewczyny, która relacjonuje, że widziała kobiety piękniejszą niż on czy ona umieliby sobie wyobrazić. W przypadku działań zbrojnych losy bitew Odwracają się, kiedy przegrywający już chrześcijanie, którzy sumiennie wypełniali swoje religijne obowiązki, dostrzegają, że bieg bitwy ulega zmianie na skutek jakiegoś niewytłumaczalnego wydarzenia, być może wizji lub zmiany pogody. Orędzia zaś mają punkty wspólne: modlić się o nawrócenie grzeszników, odmawiać różaniec, wybudować kościół. Matka Boża nigdy nie prosi o to, by ją czczono. Lecz raczej wskazuje na swego Syna i jego miłość wylaną na nas z krzyża. Mimo tego powtarzającego się wzorca w wydarzeniach związanych z Maryją nie brak też nadzwyczajnych warstw intryk, powiązań i zbiegów okoliczności, które ukazują się gdy spojrzymy na sprawę szerzej, większość chrześcijan orientuje się, choćby tylko pobieżnie, w historii objawień z Guadalupe, Lourdes i Fatimy. Natomiast zasadniczo nie znamy głębszych powiązań tych wydarzeń z historią świata. Podobnie jak przy obieraniu kolejnych warstw cebuli, powiązania z dziełami Matki Bożej w przypadku tych sytuacji i ich szerzej ujętych okoliczności. Są po prostu zdumiewające. Każde z nich wiąże się z tak drażliwymi zagadnieniami jak ekspansja islamu, masowe nawrócenia pozornie niezdolnych do tego osób, czy wciąż niewygasłe zagrożenie komunizmem. Oprócz historii spółbitewnych z tej epoki przekazano także wiele opowieści mówiących o dziewicy, uwalniającej więźniów zakutych w kajdany. I ratującej ludzi, którzy nie widzieli już żadnej szansy na uniknięcie rychłej śmierci z rąk Maurów. Jedna z tych historii mówi nawet o dowódcy, który pod koniec dnia zobaczył, że zanim zdoła wygrać bitwę, zapadnie mrok. Zaczął się więc modlić na klęczkach, by Matka Boża zatrzymała dzień, tak by on i jego ludzie mogli odnieść zwycięstwo. I tak jak podczas walki Jozłego z Amorytami słońce się zatrzymało i bitwa została wygrana. Chrześcijanie z całej Europy, wyjaśnia Emil Remensnyder w książce La Conquistadora, wiedzieli, że matczyna miłość Maryi rozcina łańcuchy i przenika więzienne mury, przynosząc jeńcom pociechę i wolność. Cud za cudem ukazuje jej współczującą obecność. Na tej rodzącej koszmary arenie przeżyć wojennych. W końcu, w 1492 roku, pod wojskowym sztandarem Maryi, chrześcijaństwo odzyskało Hiszpanię po 781 latach islamskiej okupacji. Jednak jeszcze przed zwycięstwem Hiszpanów około 1326 roku, w świeżo wyzwolonym regionie środkowej Hiszpanii o nazwie Estremadura. Wydarzyło się coś cudownego. Pewnemu pasterzowi objawiła się przepiękna kobieta w bieli. Powiedziała mu, że pragnie, aby wydobyto z ziemi jej wizerunek i zbudowano na tym miejscu kościół. Pokorny pasterz powiedział o tym kapłanowi, a ten odkopał okutą skrzynię z wykonaną z drewna figurą Matki Bożej oraz pergaminem opisującym szczegółowo jej pochodzenie i znamienitą historię. Cóż to była za rzeźba? Według legendy była to cudowna figura wykonana przez świętego Łukasza. Świętemu temu przypisywane są także ikony Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Włodzimierskiej. W VI wieku papież Grzegorz Wielki podarował ją biskupowi Sewili świętemu Leandrowi. Kiedy w 711 roku miasto zaatakowali Maurowie, Chrześcijanie pośpiesznie zakopali figurę z dala od niebezpieczeństwa na wzgórzach nieopodal rzeki Guadalupe. Po odkopaniu rzeźby i okazaniu jej czci w kościele wydarzyło się więcej cudów łącznie z kolejnymi zwycięstwami nad Maurami. W końcu w styczniu 1492 roku zdobyty został ostatni salaceński punkt oporu w Hiszpanii. W miejscu odnalezienia figury wkrótce powstał klasztor, pierwsze sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe i do dzisiaj jedno z największych sanktuariów maryjnych w Hiszpanii. W czerwcu 1492 roku Ferdynand i Izabela odbyli pielgrzymkę dziękczynną za zwycięstwo odniesione w Granadzie, żeby oddać cześć świętemu wizerunkowi. Kilka miesięcy później król i królowa Doszli do wniosku, że ich wysiłki mają wsparcie Matki Bożej i postanowili sfinansować śmiały plan ewangelizacji nowych obszarów świata, opłacając wyprawę Krzysztofa Kolumba. W tym samym roku, jak wie każdy uczeń, Kolumb płynął po Błękitnym Oceanie. Wbrew temu, w jaki sposób przez całe lata przedstawiano Kolumba, jest oczywiste, że cechował się on żywą i gorliwą wiarą katolicką oraz pobożnością maryjną. Według ojca Johna Hordon, który w jednym z wykładów zaprezentował katolicyzm Kolumba i jego głębokie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, wszystkie podstawowe źródła dotyczące tego odkrywcy jasno ukazują jego silne poczucie, że został specjalnie wybrany przez Boga, by zanieść Ewangelię Chrystusową do wszystkich krajów pogańskich. Wiara Kolumba nie była jego prywatną sprawą. Codziennie o zachodzie słońca admirał Kolumb gromadził załogę, aby wspólnie zaśpiewać hymn Salve Regina dla ich opiekunki. Jej imię nosiły dwa z jego trzech statków: Santa Maria i Nina, dziewczyna. Z chwilą odkrycia nowego kraju Kolumb nadawał mu katolicką nazwę, taką jak San Salvador czy Santa Maria de la Concepción. Podczas kolejnej podróży Kolumb nazwał archipelag położony na wschód od Kuby Morzem Matki Bożej, wyspę o wyjątkowo okrągłym kształcie Santa Maria Rotunda, a jeszcze inną wyspę, której wzgórza przypominały góry otaczające hiszpańskie sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe, Guadipea. Niestety nazwy nadane przez Kolumba wyspom Watling Island, Cay i innym nie utrzymały się. Po powrocie do Hiszpanii z pierwszej podróży, mimo uznania okazywanego mu w związku z tym wyczynem, Kolumb sumiennie wypełnił obietnicę, którą złożył Maryi, gdy w trakcie żeglugi złapała go burza. Obiecał, że jeśli on i jego ludzie zostaną wybawieni z niebezpieczeństwa to uda się z pielgrzymką do Matki Bożej z Guadalupe. I tak uczynił. Kolumb był oddany Maryi do końca życia, a w swoim testamencie zawarł nawet pomysł wybudowania na wyspie Hispanioli kościoła pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Matki Bożej. Niestety jego pragnienie nigdy nie zostało urzeczywistnione. Po Kolumbie pojawił się następny odkrywca, Hernán Cortés, a z nim jego statki i ludzie. I znowu, mimo wykroczeń tego Hiszpana przeciw tubylcom, z których wiele było ciężkich. Istotą jego misji było nawracanie rdzennych mieszkańców nowo odkrytych krajów. Hiszpanie nie wiedzieli, co napotkają wśród tubylców i nie byli w ogóle przygotowani na ofiary, jakie odkryli u Azteków. Bogowie Azteków, jak mówiono, Żądali ludzkiej krwi. Nawet Bóg Słońca wymagał krwi, żeby słońce mogło wstać. Niemal tysiąc ludzi, głównie biedaków, niewolników i dzieci, składano w ofierze codziennie, by zaspokoić krwiożerczych bogów. Nigdzie indziej podbój kulturalny nie wydawał się czymś szlachetniejszym, zwłaszcza że Hiszpanie wiedzieli, iż mają do zaoferowania tym ludziom jedynego prawdziwego Boga. Boga, który zamiast egzekwować ofiary z ludzi, sam wydał w ofierze własne ciało i krew dla dobra ludzkości. Po gwałtownym podboju terytorium Azteków, w ciągu jednego krótkiego pokolenia bogowie azteccy zostali usunięci, a franciszkańscy misjonarze zaczęli nauczać o prawdziwym Bogu. Jednak ich wysiłki nie przynosiły wielkich owoców, gdyż Aztekowie widzieli w Hiszpanach najeźdźców którzy zadali im wiele cierpienia. W rezultacie religia najeźdźców nie była zbyt atrakcyjna. Co więcej, panowała tam poligamia i niewielu tu bylców widziało jakikolwiek powód do zmiany obyczajów. To tej podbitej kulturze Matka Boża z Guadalupe ukazała się jako matka, zasypując przepaść między Aztekami i Hiszpanami dzięki objawieniu się Juanowi Diego. Juan Diego Pochodził z rdzennej ludności Meksyku, ale był uważany za kogoś w rodzaju zdrajcy, gdyż w pełni przyjął wiarę Hiszpanów. Podziały między Hiszpanami i Aztekami były głębokie i wydawały się pozornie nie do pokonania. Było tak do chwili, gdy Matka Boża ukazała się pokornemu wdowcowi na wzgórzu Tepejak. Samo wzgórze było u Azteków miejscem kultu pewnej bogini. Jak zawsze, Maryja. Podkreśliła swój tytuł nie bogini, ale matki Bożej, ciepło, witając Juana Diego wczesnym rankiem, powiedziała: Mój drogi synku, kocham Cię, chcę, żebyś wiedział, kim jestem. Jestem zawsze dziewiczą Maryją, matką prawdziwego Boga, który daje życie i podtrzymuje istnienie. On stworzył wszystko. On jest wszędzie. On jest panem nieba i ziemi. Pragnę, żeby w tym miejscu powstał kościół, w którym twój lud będzie mógł doznać mej litości. Wszyscy, którzy szczerze proszą o moją pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach, Poznają w tym miejscu moje matczyne serce. Tutaj zobaczę ich łzy, będę ich pocieszać i otrzymają pokój. Juan Diego przekazał prośbę Matki Bożej biskupowi, a ten poprosił o znak, który dowiedzie prawdziwości jego słów. Biskup otrzyma swój znak, zapewniła Maryja Juana Diego. Wejdź na szczyt wzgórza, powiedziała do niego przy następnym spotkaniu, i zetnij rosnące tam kwiaty, a potem mi je przynieś. Oczywiście to, co się później zdarzyło, nie jest żadną tajemnicą. Maryja ułożyła róże kastylijskie, których nigdy wcześniej w Meksyku nie widziano, a później kiedy Juan Diego rozłożył swoją tilmę przed biskupem, róże zaczęły wypadać, ukazując jej wizerunek, cudownie odciśnięty. Na materiale. Patrząc na wizerunek Matki Bożej z Guadalupe, Hiszpanie widzieli zbiór symboli tak znajomy dla większości katolików, że niemal nie zwracał ich uwagi. Okryta welonem kobieta brzemienna z pochyloną głową i rękami złożonymi w geście modlitwy typowy obraz Maryjny. Jednak do azteków, którym Maryja była w dużej mierze nieznana. Przemawiał zupełnie inny zbiór symboli. Aztekowie opowiadali historię za pomocą symboli, a nie ksiąg i alfabetu. Kiedy czytali tilmę, odsłaniała się przed nimi cała opowieść. Po pierwsze, widzieli kobietę z pochyloną głową, co oznaczało, że nie jest boginią, lecz kobietą śmiertelną. Jej długie włosy symbolizowały dziewictwo, ale wokół talii miała zawiązaną kokardę ukazującą, że jest brzemienna, a kwiat na jej powiększonym brzuchu symbolizował doskonałość i bóstwo. W ten sposób Aztekowie mogli bardzo szybko odczytać historię tej kobiety, że jest brzemienną dziewicą noszącą Boga. Co więcej, Gwiazdy na niebieskim płaszczu Maryi nie były rozmieszczone przypadkowo. stetcy kapłani byli w stanie dostrzec, że odpowiadały one wyglądowi nieba dokładnie w chwili, gdy Matka Boża ukazała się Juanowi Diego. Wuj Juana Diego zapytał Matkę Bożą o jej imię po tym, jak uzdrowiła go ze śmiertelnej choroby. Odpowiedziała mu, że nosi imię Santa Maria de Guadalupe, Święta Maria z Guadalupe. Wielu sądzi, że słowa Maryi zostały błędnie przełożone przez Hiszpanów i że naprawdę powiedziała nie Guadalupe, ale Kołtalopi, co znaczy ta, która depcze po wężach. Nie wydaje się zbyt naciągane podejrzenie, że Maryja, która w pełni zdawała sobie sprawę z podwójnego znaczenia, jakie jej imię będzie miało odpowiednio dla Hiszpanów i Azteków, zamierzyła z góry te nakładające się interpretacje. W końcu umieściła na swoim wizerunku na tilmie Juanadiego symbole, które przemawiały do Azteków, podczas gdy inne odbijały się echem w umysłach Hiszpanów. Matka Boża, z pomocą swego wizerunku zainicjowała największe być może masowe nawrócenie w historii. Wiarę katolicką przyjęło w przybliżeniu od 4 do 10 milionów ludzi. Jeśli chodzi o znaczenie nazwy Guadalupe, to niektórzy wysuwają fascynującą sugestię, że w istocie jest to arabskie określenie oznaczające ukrytą rzekę. Nazwa ta dobrze pasuje do wizerunku ukrytego na sześć stuleci, który od chwili odnalezienia wyzwala stałą i potężną moc łaski. Jednym ze znaków wskazujących, że nawrócenia spowodowane przez Matkę Bożą z Guadalupe w Meksyku miały trwałą moc i nie były tylko powierzchowne, jest fakt, że rodziny poligamiczne. Przekształciły się w relacje monogamiczne. To, czemu Aztekowie sprzeciwiali się gwałtownie, gdy proponowali im to franciszkańscy misjonarze, zostało zaakceptowane po objawieniu wizerunku na tilmie Huana Diego. Więcej w książce Curry Opcja Maryi Boża odpowiedź na kryzys cywilizacji. Wydawnictwo Esprit